Cześć wszystkim, Zaupon 7, przyciąg Hellblade, Senua's Sacrifice. Zdobyliśmy dwie pieczęcie. Pora udać się do Helheimu. Senua już jakby nie żyje. Patrzcie, nie ma farbowanej twarzy. To jest sprzed jej wycieczki do dziczy. Głuszy. There is no one here but me. Not you. Did you think that I would let you go? That you lost me back in the wilds? I will never let you go. You can't get rid of me. I am your shadow. To chyba nie jest przed wycieczki do głuszy. When you draw your last dying gasp. I'm not ready to die. You will be when you see what they did to your dear beloved. They raided these shores. Do you still hear his screams? And now that you're home, he's so far away. They've taken his soul. To these gods you cannot pray. They can break you, but not your promise. Even death won't keep you apart. Through his darkness you will find him. In your sword still beats a heart. You fought for love unspoiled by your darkness within. Oh, wow. You fought for your dreams. Now there's no way to win. In the head of his corpse lies the seat of his soul. So you must carry his vessel to bring him back home. They can break you, but not your promise. Even death won't keep you apart. Through this darkness you will find him. In your sword still beats a heart. Okej, to była zdecydowanie najstraszniejsza ze scenek do tej pory. A zwłaszcza ten głos. Darkness touched you. Everyone could see it in the hollows of your eyes. A gaze averted from life. You ran from it but brought it nearer. Led it to him. An endless suffering worse than death. And you wanted to surrender. Abandon to find peace with the gods. No. The darkness won't allow it.
So you will walk into the lair of the beast. Look it in the eye, and you will go to war. This is your mission. This is your quest. There is nothing else left. Dobra, no to idziemy. Fajna muzyka się załączyła. Oczywiście. Aha! Jakoś nie spodziewałeś, co? Hała! Hała! The gods made you a warrior for a reason. It's your calling. Ała. Dobra, spróbujmy na niego zrobić dobieg. Tak lepiej. Haha. When there is a new world ahead, the only one that makes any sense. Ała. Nie tam się. Okej, okay, z tobą się nie będę bawił. Nie lubię tych tarczami. Bardzo nie lubię. Okej. Okay. Tyle? Okej. Okay. Easy. Idziemy dalej. Co tu mamy? Jakieś kamulce? Czy coś? Nie. Every gate you open into darkness brings another challenge. Ała. To jest jakiś duży gość. Dobra, stawaj. Ha! Dupsko. Ała. Okej, trzeba na niego uważać. Porobi kilka ataków na raz. Okej, dobra. O tak właśnie. W tym momencie. Okej, więcej ich przyszło. To nie był żaden boss. Tylko najwidoczniej teraz po prostu będziemy spotykać takich przeciwników. Dobra, zmienimy pozycję. A, trzech ich jest. Ała. A, użyjemy fokusu. Ci są denerwujący. A nie, przyszedł z tarczą. Fajny przyszedł? Nie. A. Nie mam jeszcze fokusu. Skupmy się może na tamtym. Dobra. Lepiej.
kopa go. A, fokus jeszcze. Dobra. No, nieźle poszło. Nieźle. Co teraz? Wrota. To idziemy. Oczywiście. Oczywiście. Dobra. To czeka na kolejne szukanko. The journey to Helheim is never a straight one. Each must find their own path. Align yourself to its secrets. You will find yours. However you come to the gold-covered bridge that leads to Hel, you may find it guarded by a giantess. She will ask your name. She will ask your lineage. She will ask your business. Znamy to, co się tego grało. The warrior woman Brynhild, who leapt into fire and rode to Hel to join her slain love Sigurd, and is challenged by the giantess. Okay. Brzmi prawie jak historia Senui. Senui. Coś tutaj mamy na tej łodzi? Coś nam to mówi, żeby się skupić. Ale nie wiem na czym. Nie wiem w ogóle, co to oznacza, to niebieskie tło. Znaczy niebieskie obrzeże ekranu. Z czymś takim się jeszcze nie spotkaliśmy. Rozejrzymy się tutaj przez chwilę. Czy coś zauważymy? Dobra, chyba nie. Dobra, w każdym razie nie wiem, co tu można zrobić. Dobra, szukajmy symboli. Dobra, mam tak. Co mam do znalezienia? Rybkę, S i X. Chyba wszystkie te zagadki są związane z tym czymś. Rybkę, S i X. Dobra. Szukamy X. Najwidoczniej gra nam podpowiada. O tak. Okej. Okay. Zapomniałem Steama wyłączyć. Trudno. Dobra. Teraz musimy jakoś wyjść na górę. Tam. Dziwne, to jest coś takiego dziwnego. Nie wiem, o co chodzi. Okej, może to z łódki trzeba się tam dostać? No, dobra. Już moment, którego już zapomniałem. O, o to chodziło. Okej. Okay. Właśnie nie spotkaliśmy jeszcze wcześniej z czymś takim.
A właśnie tutaj też coś jest. Nie otworzysz po prostu, tak? Okej. Okay. Z drugiej strony pewnie jest zamknięte. Dobra, szukamy S. A jak z drugiej strony obejrzymy się, powinno się to uformować bez. O, dokładnie. Jeszcze tylko rybka nam została. Okej, tutaj mamy tutaj zejście. Okej. Za chwilę z niego skorzystamy. No i dobra. Szczerze mówiąc, te kamulce średnio mnie interesują. Przedstawiają tą mitologię nordycką, ale jakoś ona jak dla mnie średnio ma sens jakikolwiek. Hela possesses large dwelling places in Helheim. Tall are her walls. High are her gates. The name of her dish is hunger. Her knife is famine. On her threshold all will stumble. Her bed is called sick bed, and her bed hangings are called flames of a funeral pyre. They say she is easy to recognize, half black and half the color of flesh. And her face, menacing and grim. Okej, ciekawe, czy będziemy musieli z nią walczyć. W okazji, jak widzicie, to jest drobny spoiler. Oznacza, że mamy jeszcze przed sobą spory kawałek gry. Więc chyba droga do Hellu nie będzie aż taka prosta. O, w końcu się rozpadało. Grzmiało i w końcu zaczęło padać. No, bardziej wygląda jak morze, nie jak jezioro. The gate is opening. Who is it? It's coming. That song again. Is it? It's Hela. Yes, the source of the darkness. It's coming. This is your moment. Oczywiście jest to olbrzymką. What are you doing? You're showing weakness. You're not a warrior, you're a disgrace. The gods will punish you for this. Pick up the sword. Pick it up. Fight the darkness. Fight it. Get up. Get up. Get up and fight. To się nie mogło skończyć dobrze. Stormy seas and lost souls. She's dreamt of this before. They say dreams are visions of our memories, thoughts and fears, as seen by our inner eye. But what if each one of us is always dreaming, even when awake? And we only see what our inner eye creates for us. Matrix. Is this what hell is? A world shaped by Senua's nightmares. Maybe that's why people feared seeing the world through her eyes.
Because if you believe that Senua's reality is twisted, you must accept that yours might be too. You failed the gods. You're pathetic. Rotten. Cursed. What were you thinking? Did you really think you could win? How stupid can you be? Everyone hates her. She's cursed. The shadow hates. Look at you. A warrior. Worthless. Weak. Pathetic. Go on. Feel sorry for yourself, because there's no one left to do that for you. Everywhere. What's that? Take it. If you're too much of a coward to fight, then end the suffering. Broken and lost. Just like your sword. Come on. There. Okej, okay, może to ma sens, co robi. Może sobie tylko ranę po prostu zatyka. Why go on? Is it really so weak to ask this? Or are we just so afraid of the honest answer that we do not dare pose the question? Sometimes the answer lies in a memory, a feeling, a song. Ała. Jak to niemożliwe? Przecież po to tutaj zeszła kraina umarłych. Popatrzcie, znowu jesteśmy pod mostem. No wszystko jest nieprawdziwe. Nic z tego się nie dzieje. Okej, nie możemy biegać. Raczej możemy. Ale zobaczcie, teraz nie biegnie. Teraz biegnie. Duża różnica. Okej. Sobie zajmę tutaj. Dillion poszedł tam. Będą tutaj jakieś kamulce. Czy my tędy nie przeszliśmy? Źle się oberwało temu mostowi. Wygląda na to, że się wracamy. Jest, on tam jest. Okej, okay, może nie powinniśmy chyba biec za długo. A jak biegniemy za długo, to ona upada z bólu. Patrzcie na jej ramię. To nie fair, w ogóle nie umieraliśmy, a cały czas się posuwa do przodu. Ta gra oszukuje. Before she first met him, she was not in a good place. Just a teenager, but not like the others. Barely functioning, she rarely left the house. Her father, Zimbel, made sure of that.
Only occasionally did she venture out on her own, collecting firewood and herbs. Errands out in the Orkney Plains. That was her world. Like this one. Barren and lonely. Co my tutaj mamy? Mamy tutaj cokolwiek? Nie. Albo i mamy. O, jakaś jaskinia. Wiem, że tam się idzie do Dillona. Ale chcę zobaczyć, co tutaj jest. O, twarz. Senua, there will be times that you will feel alone and exhausted, like a strange little fish swimming against the tides of the big ocean. But have the faith to let go and let the tide carry you away. Because the whole ocean is your home, and it does not ask you to swim against it. Okej. Dzięki, mamo. Możemy na ciebie liczyć. Tutaj mamy coś jeszcze. O, tam, widać go. Uciekł. Jakim drzwi? Tam, drzewo, a tamte. Okej, poczekajcie, bo widok jest zbyt ładny, żeby z tego nie skorzystać. Coś mamy? Tam coś mamy. O nie, ciemność. Nie mamy miecza, żeby za bardzo z nią walczyć teraz. Jest kolejny? Most do Helu? Ile ich jest? Death for Sigmund and his brothers seems certain. But the king's wife is Sigmund's sister. And she begs for mercy. And implores the king to chain them up instead. He agrees. Not for mercy though, but because he plans an even more cruel and lingering death. Chained to a tree in the forest that night, a she comes and devours one of Sigmund's brothers. She returns, ravens, night after night, until only Sigmund is left. The next day, Sigmund's sister sends a servant with honey to smear on Sigmund's face. But to what end? Well, that night, when the she-wolf appears again, you'll never guess what happens. Nie, nigdy nie zgadnę. A musieliśmy pominąć jakiś kamulet. Pojawiła się historia Sigmunda. Co my tutaj mamy? O, ten kamulet wspominaliśmy. The Northmen tell of a great hero. His name is Sigmund. His father's hall was built around a great tree, and one day, Odin comes and thrusts a sword into the tree, a gift to whomever can release it. Many try, but the sword only comes out at Sigmund's touch. His brother-in-law, King Siggeir, wants it, but Sigmund refuses it. So King Siggeir plots revenge.
He invites Sigmund and his brothers to a feast, but when they arrive, they are met with an army, not a warm welcome. King Siggeir captures Sigmund and his brothers, steals his coveted sword, and readies them for execution. To nie był miły gość. Co my tutaj mamy? Jakieś kolejne wrota? Nie wiem, nic się nie dzieje jak się na nich skupiam. Zapewne nie muszą nas interesować w tym momencie. Tam nic nie ma. To idziemy do drzewa. Do Diliona. W okazji historia Sigmunda jest chyba istotna w tym momencie. Długo się dowiecie dlaczego. Chlup, chlup, chlup. Nie chlup, nie chlupczesz, Senuo. Czemu nie chlupczesz? Okej, chyba nic nie ma. The she-wolf pulls away, but Sigmund holds on. The chains break, and he is free. After his escape, Sigmund lives like us, hidden in the forest. His enemy, King Siggeir, believing him dead, as his sister plots revenge. And for vengeance to succeed, even the great Sigmund needs help. So she sends her sons to him. But their blood is weak and corrupted. And they're put to death by Sigmund. Co? So his sister hatches a new plan. One that is cold of heart and pure of blood. To chwila, czy dobrze zrozumiałem? Ona wysłała swoich synów mu do pomocy? A on ich zabił? Może nie próbujmy tego zrozumieć. Może to po prostu zaakceptujmy. Czy tutaj mamy? Kolejny kamulec? Poszukajmy. Nie chciałbym żadnego zgubić. Nie dowiedzieć się, co się dalej stanie z Sigmundem. Okej, dobra. Szczerze, że to dobry moment na zrobienie przerwy. W ostatnim odcinku idziemy do drzewa, pod którym Senua spotkała Diliona. Przynajmniej tak myślimy. Okej, dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!